Hejka, tu radosna twórczość Kondora i tłumaczenie Coila 9, faza trzecia. Jakby nie zauważyliście, po zabiciu do golemów jest mega flara. Cała party ustawia się mniej więcej między punktami B a C, AC lub BC, albowiem chwilę później po mega flarze spada na środek Heaven's Fall. Taki oto wielgachny klocek, który zabija każdego, kto jest w środku i odpycha ludzi do zewnętrznej części, prosto w ścianę. Jeśli nasze party jest blisko punktu C lub B, zostaje pchnięte prosto w śmiertelną pułapkę. Natomiast jeśli stoimy mniej więcej w tym miejscu, to nie zahaczamy naszym ryjem o zewnętrzną barierę i przeżywamy. Nasz tank bardzo stoi z nami praktycznie cały czas. Jedyny wyjątek jest sam początek walki, kiedy po Heaven's Fallu, po golemach jest zmiana fazy i do nas wraca boss. Wtedy tank przechodzi lekko do przodu, na niego spada boss, potem wraca i wszystko jest pięknie. Spada Heaven's Fall, wszyscy się przesuwamy blisko bariery, łącznie z tankiem, i teraz następuje sztuczka, bo w miejscu Heaven's Falla, zasadniczo w tym lub w tym miejscu, zależnie od widzimisię, pojawia się pierwszy ad. I nasze party razem z tankiem przesuwa się znów bliżej centrum, tak żeby nie zostać tylko Heaven's Fallem, który spadnie po adzie. I tak, magiczny DPS odrzuca swojego limita, cała reszta naparza w ada, a zrzuca łańcuchy na nasze party. I teraz tak, mamy tutaj dwa debuffy. Pierwszy debuff jest to gilotyna. Rzuca ją nasz ad i tylko on, i sprawia on, że ma 9 staków. Po 9 stykach, jeśli osiągnie 9 staków, to osoba, która go ma, jest natychmiast zabijana. Tak więc do tego nie wolno dopuścić. Drugi stack różowy nakłada boss. I on nie jest aż tak groźny, bo on odlicza 60 sekund i po 60 sekundach ten stack zmienia się w jeden czerwony. Po zabiciu ada w jego miejscu pojawia się ogromne AOE. Gdzieś takich rozmiarów. Trzeba z niego wybiec i w miejscu trupa tego przeciwnika pojawiają się trzy małe znaczniki białe. Zjedzenie każdego z nich usuwa automatycznie wszystkie staki, i czerwone, i różowe. Należy je zostawić osobom, które mają największą ilość staków czerwonych. Zazwyczaj są 4 lub 5 osób mają czerwone staki, a z białych na planszy są tylko 3. I trzeba być ostrożnym, bo można przebiec przez wszystkie i wszystkie zjeść naraz. Tak wygląda cała praktycznie walka, bo później znowu jest... Później spada na nas Heaven's Fall, znowu nas spycha, znowu pojawia się ad. I cała walka na tym polega, żeby zabijać te ady. Optymalnym jest zmieścić się w dwóch Heaven's Fallach i jednym adzie. Aczkolwiek może być to bardzo trudne do wykonania, bo jak pewnie wiecie, faza zaczyna się, kiedy nasz boss ma 65% HP, a musimy zejść mu do 47% HP. Heaven's Fale są dokładnie co minutę, więc mamy bardzo niewiele czasu, około 2 minut, żeby zjechać mu dosyć sporo ilość procentów, więc wymagane jest tutaj, żeby tuż po zmianie fazy Scholar odpalił sobie Cleric Stance'a, łyknął Expulsiona na inteligencję, rzucił 5 dotek, potem zbalinował Ada i potem już przeliczył się na heala. W optymalnych warunkach nasz jeden tank powinien złapać go pierwszego Ada na Hollow Edge'ie, wszyscy go zabić najszybciej jak się da, limitem oczywiście,
i na podkach i pełnych odpałkach powinni zjechać bossa najszybciej jak się da do wartości 47%, kiedy nastąpi czwarta faza walki. Dlaczego to jest takie istotne? Bo im więcej jest Heaven's Fallów, tym są trudniejsze. Pierwszy Heaven's Fall ma bardzo prosty schemat walki, bo tuż po nim pojawiają się mniej więcej takie linie. Czy punkty na zielono oznaczone, co są bezpieczne, pozostałe nie. Następna sytuacja jest troszeczkę odwrotna. Drugi Heaven's Fall jest dużo trudniejszy pod tym względem, bo tych linii są dużo rzadsze i dużo więcej. Coś mniej więcej w tym stylu. I niestety w drugim Heaven's Fallu już się przesuwają, czyli pojawiają się tak, a potem się zamieniają, czyli najpierw te są bezpieczne, a potem na odwrót. Te, które są nieoznaczone na zielone, są bezpieczne. Więc już się przesuwamy, więc kasterzy mają jakby mniej czasu na walkę. Potem też tanka trzeba leczyć i tak dalej, więc jest dość upierdliwa sytuacja. Trzeci Heaven's Fall posiada jeszcze większe natężenie wybuchających pól, których nie wolno stać, i przesuwają się jeszcze szybciej i chaotyczniej. Czwarty Heaven's Fall kończy zabawę kompletnie, bo cała plansza jest zajęta i nie da się go przeżyć. Dlatego nie wolno tego dopuścić. Każdy ad naparza bardzo, bardzo mocno naszego tanka, więc tutaj jest dość trudna sytuacja i każdy nakłada na nas czerwone staki. Przy dwóch adach da się wyżyć. Nie powinno być w sytuacjach, że ktoś ma 9 staków i umiera. Przy jednym nie ma z tym żadnego problemu. Przy 5 DPS-ach powinno wystarczyć w zupełności nam i kulek, i DPS-u do wszystkiego, żeby to wszystko wykonać. Cała faza właśnie na tym polega, na tym, żeby po prostu ładnie sobie biegać. Pokażę wam całą sekwencję, bo jest dość prosta. Ustawiamy się w punkcie. Odpycha nas. Wracamy. Zabijamy Ada. Czekamy na Heaven's Falla. Heaven's Fall spada. Wracamy. Te w kółko. Tylko musimy się tutaj w międzyczasie przesuwać. Trzeba pamiętać o tym, żeby zawsze wrócić do prawie centrum, tylko być poza zasięgiem właśnie Heaven's Falla. I to jest jedyny szkopów w całej tej walce. Trzeba po prostu być bardzo ostrożnym, żeby nie dostać na ryj właśnie spadającym Heaven's Fallem. Cała reszta walki nie jest aż tak trudna. To wszystko.